W dzisiejszym filmie będziemy walczyć z bandziorami. Mamy nasz drewniany miecz, podchodzimy sobie do bandziora i walimy go naszym drewnianym mieczem i oczywiście za to dostajemy końsy i rubiny, które jeszcze nie wiem do czego służą. W ogóle na początku wróćmy się tutaj, zobaczmy ile pierwsze jajko kosztuje. W ogóle ciekawe, czy to są jajka z petami, czy może z lepszymi jakby mieczami. W sumie to bardziej kijami, bo na razie mam kij, zobaczmy w sumie. Tu są pety. Dobra, czyli mamy pety, lepsze jakieś kije i tu jeszcze jakaś skrzynka jest. Tutaj z tego co widzę mamy nasze broni. Na razie mamy taką słabą broń, ale przydałoby się jakąś lepszą w takim razie ogarnąć. Czyli to drugie jako prawdopodobnie jest z mieczem. Nie, to też jest jakby z końcami. To gdzie w takim razie są miecze? Dobra, za chwilę w sumie ogarniemy sobie, tylko otwórzmy sobie nasze pierwsze jajko, bo mamy aż na jedno. No i wypadł nam pies. Chyba najgorszy pet nam wypadł. Nie, prawie najgorszy nam wypadł, no to dobra. Ale mamy takiego psa i on nam mnoży końce razy dwa. No to powiem wam, że i tak mega dużo w sumie daje. To teraz będziemy zarabiać dwa razy tyle za pokonywanie tych bandziorów. Dobra, to pokonajmy sobie na przykład tutaj takiego. No ten jest dosyć prosty w sumie. I w sumie tutaj jest auto. Ciekawe, czy trzeba kupić, czy za darmo. I za friko jest, no to powiem wam, że już lubię tą gierkę. I tu jeszcze jakieś nagrody dzienne mamy. Możemy sobie zakręcić, zobaczmy, co dostaniemy ciekawego. I jakąś podkę chyba dostaniemy, na którą było 7,69%. Nie wiem, co ta podka daje. Tutaj nam wbiła. I to jest podka, która daje nam podwójne szczęście. Ten tutaj gości w ogóle jaki ma miecz. Niby Beko na taki miecz ma kozacki. Też takie musimy sobie ogarnąć. Te kije w ogóle chyba się dostaje z tych bandziorów tak naprawdę, bo teraz mam drugi kij, jak tutaj widzicie. Dobra, to rozwalmy sobie kilka tych bandziorów. Może z tych bandziorów się te kije dostaje, bo ja żadnego jajka nie otworzyłem z kijami, a mamy drugi kij. W sumie kilka naraz mogę rozwalać tutaj. I zobaczmy, czy wyleci mi jakiś kolejny miecz. I z tych bandziorów się te kije dostaje, bo teraz mi kolejny kij wyleciał. Tylko mamy trzy takie kije. Ciekawe, czy da się je przerobić na przykład na shiny. W sumie to zanim weźmiemy się za dalsze otwieranie tego wszystkiego, to tutaj nagrody sobie podbieramy. Tylko tu jest grupowa, to muszę do grupy dołączyć. Dobra, to chwila, dołączę do grupy i odbierzemy sobie te dwie skrzynie. I dołączyłem sobie w sumie do grupy, a więc odbierzmy sobie tutaj na początku tą skrzynię i co dostaliśmy? Dwie jakieś monety, jakąś nagrodę rankingową, podwójne obrażenia. Powiem wam, że mega dziwnie to jest, jak to jest wszystko potłumaczone. Roblox wprowadził jakąś aktualizację i teraz większość gierek jest przetłumaczona na język polski. No i nie wiem, mega dziwnie to dla mnie wygląda. Wolałbym, jak to było po angielsku. Aha, i tutaj w ogóle w shopie możemy sobie jakieś mega dobre bronie kupywać za 800 Robux. Jak pod tym filmem dużo lajków zostawicie, to może taką kupię. Tutaj też jakieś ekskluzywne pety są. Tutaj wiadomo, jakieś game passy. Możliwe, że zaraz sobie jakieś kupimy game pass, ale mi coś się świeci w tym shopie. Aha, tutaj w ogóle podki mamy. Na podwójne obrażenia, na podwójne monety, na podwójne szczęście. To w sumie spoko opcja. Dobra, ale mamy 1000 końców, to możemy sobie na pewno trochę tych tutaj pecików otworzyć. Ile to kosztowało? 10 tysięcy. A ile w ogóle maksymalnie petów mogę mieć? Mogę mieć 4 pety, czyli musimy jeszcze sobie co najmniej 3 otworzyć. Ciekawe, czy za Feriko da się automatycznie otwierać. No jest włączone, klikam sobie, żeby się otwierało i zobaczymy, czy będzie się samo otwierać. No i się samo otwiera. Więc spoko, auto hatch test za Friko w tej gierce jest. Jakaś świnka nam wyleciała, musimy jeszcze kilka tych petów otworzyć. Dobra, w sumie to niech otworzy mi się za całą kasę, może będziemy mogli przerobić te pety. Mam nadzieję, że pety da się przerobić na shiny albo coś takiego. Dobra, i otworzyło mi za całą kasę, mamy 23 pety. Zobaczmy, czy da się je skraftować. Da się je na pewno założyć w taki sposób, ale czy da się je skraftować, to jest pytanie. No tutaj raczej się nie da, tu nie ma żadnej opcji craftingu, przynajmniej nic nie widzę. Możliwe, że jest jakaś maszynka na dalszych mapkach, gdzie się to craftuje. Dobra, ale teraz już i tak będziemy dużo więcej końców farmić i w ogóle jakiś achievement zrobiliśmy z tego co widzę. Aha, za otworzone jajka, dobra, to co za to dostaniemy? Końce, 30 koła końców. No to możemy sobie 3 jajka otworzyć tutaj za 10 tysięcy, więc sobie otwórzmy 3 takie jajka i zobaczmy co nam wyleci. Jakiś niedźwiedź, chyba najsłabszy nam wyleciał, tak mi się wydaje, i mam pełny ekwipunek. Dobra, to musimy sobie pousuwać tutaj te peciki i ten niedźwiedź pomimo tego, że jest najsłabszym petem, to i tak będzie najlepszym, prawie najlepszym, na równi będzie z tym. Dobra, ale jeszcze możemy sobie 2 takie jajka otworzyć. No i teraz wyleciał nam jakiś lepszy pecik chyba i ostatnie jajko, zobaczmy co z ostatnie niego nam wyleci. No też jakieś nam wyleciał. I kolejny achievement zrobiłem. Za monety w sumie, bo dostałem 30 tysięcy i achievement mi się zrobił. Dobra, to odbierzmy sobie to. No i kolejne monety dostaliśmy, ale teraz tylko 3 tysiące i na razie tyle. I jeszcze tutaj indeks mam zrobiony. Ciekawe, co się dostaje za indeks. Czy jakieś nagrody się dostaje, czy coś takiego? Ale w sumie z tego, co widzę, tu nie ma żadnych nagród. Chyba, że tu jest drugi indeks. Tu jest drugi indeks. Aha, dobra, nagrodę możemy sobie odebrać. Tylko, że tutaj nagrodą jest plus 2 miejsca do ekwipunku. No to taka, powiedzmy, że w miarę okej nagroda. Ale dobra, załóżmy najlepsze pety. No i teraz mamy takie, to teraz już będziemy dużo więcej farmić. Musimy dużo tych tutaj jakby pokonać gości, żebyśmy od razu się do kolejnej mapki mogli dostać. Kliknijmy sobie auto i w sumie może odpalmy sobie podwójne damage, żebyśmy ich szybciej nawalali. Tutaj to sobie odpalmy. No i będziemy ich po prostu szybciej nawalać. I tutaj z tego co widzę, to też są nagrody za czas gry. Możemy sobie 3 odebrać. Zobaczmy co dostaniemy. Monety dostaliśmy tutaj za tą, co dostaniemy.
dostaniemy, też jakieś monety dostaliśmy i za to może coś lepszego też monety chyba dostaliśmy. No dobra, no tu mamy 37 tysięcy monet, musimy uzbierać 180 tysięcy na kolejną mapkę i tam widzę jakąś maszynkę. Tutaj widzę jakiś dym, a więc prawdopodobnie tak to działa, że musicie sobie w maszynce te pety przerabiać. No tam jest na maszynka, na stówę tam się pety przerabia. Dobra, to ja nawalam tych bandziorów tutaj i musimy uzbierać 180 tysięcy aż. Dobra, na razie mam 72 tysiące, ale tutaj mam dwójka, więc już jakieś dwa kije nowe wydropiliśmy i zobaczmy, czy te same, czy może jakieś nowe. Tutaj jakieś nowe wydropiliśmy, jakiś drewniany miecz, on ma 5 damage'u. No dobra, to sobie zakładamy, tylko ten musimy zdjąć i zakładamy ten. Dobra, i teraz będziemy dużo szybciej te bandziory rozwalać. No i teraz to leci, teraz to mi się podoba i przy okazji kolejny achievement mamy. Za pokonanie 11 tych bandziorów, zobaczmy co dostaniemy. Chyba znowu trochę końców, no tak, dokładnie, trochę końców dostaliśmy i już mamy 111 tysięcy. I przy okazji chyba kolejną nagrodę możemy sobie odebrać, a nie, dopiero za 12 minut. Dobra, to jeszcze muszę trochę tego wyfarmić. Dobra, i mamy 191 tysięcy i 5 rzeczy tutaj. Zobaczmy, co na ciekawego wypadło. Ale nam kozacka broń wypadła. Jakiś topór, który ma 60 damage'u i tutaj jeszcze taki miecz. Jestem w ogóle ciekawy jednej rzeczy, bo zobaczcie, mogę sobie kupić jakby drugi slot na te miecze. Jestem ciekawy, jakby to działało, czy byśmy po prostu dwa miecze mieli, jeden w jednej, drugi w drugiej ręce, czy jak? Dobra, kupmy sobie to, przekonajmy się, jak to działa. No i cyk, i czy tak jest? I mamy dwa miecze. Powiem wam, że mega fajnie jest to zrobione. No i teraz będziemy to wszystko dużo, dużo szybciej rozwalać. No teraz to mi się podoba. Dobra, możemy sobie już iść odblokować kolejną mapkę za 180 tysięcy. I co tutaj ciekawego znajdziemy? No na pewno lepsze mopki tu znajdziemy, ale tu są dwa jajka. Ile tutaj jajko kosztuje? 1 milion kosztuje, a drugie ile kosztuje? 150 tysięcy. Dobra, to musimy trochę uzbierać, no i tutaj jakby ewolucje są petów. W sumie to świnkę możemy sobie spróbować przerobić. W sumie to nie, bo to kosztuje 10 tysięcy rubinów. No dobra, no to musimy trochę tych rubinów na pewno zarobić. Czyli w takim razie musimy tutaj tych gości ponawalać. I czy ich jakoś szybko rozwalamy? No tak w miarę szybko ich rozwalamy. Siana z nich w sumie dużo dostajemy. I tutaj jeszcze jakaś broń mi wypadła. Co ona daje? 180. No dobra, no to od razu sobie tą ściągamy i tą zakładamy. I teraz jeszcze więcej będziemy w to wszystko nawalać. I znowu jakaś mi wypadła, która daje 240. No to powiem wam, że upgrade od razu mocny robimy. I kolejna mi wypadła. Powiem wam, że strasznie dużo tego leci tutaj. Teraz mam już jakieś takie dwa miecze, które mają obydwa po 240. I na hita teraz rozwalam tych gości tutaj. I teraz mi wypadło coś, na co było 4%. 650 to daje. No to powiem wam, że ciekawie. No i też fajnie wyglądki, złoty, świecący. Dobra, to za chwilę sobie uzbieramy w sumie milion tych końców. Tak naprawdę. Na to tutaj jajko. Jak wszystko na hita ciachamy. W ogóle czy jest jakiś taki boss? Bo tutaj to za łatwo rozwalamy. No to wszystko praktycznie na hita leci. Tutaj ci wyglądają na silniejszych. Tutaj jest też jakiś taki starczą. Ci starczą pewnie będą silniejsi. Nie za bardzo i takich praktycznie na hita rozwalamy. I sporo mi tych mieczy leci. Muszę pousuwać te miecze tutaj. Te z dołu, bo to są mega słabe jakieś takie. Ale powiem wam, że te miecze też musi się gdzieś przerabiać. Może w tamtej maszynce jest jakaś taka opcja właśnie przerabiania tych mieczy. Zaraz się w sumie przekonajmy, tylko uzbierajmy milion w sumie końców. Już mamy. I co tutaj w ogóle jest? Jakiś taki przedmiocik, czego mogę podnieść? Nie. To tylko zdoba jest niestety. Ale przy okazji kolejny achievement mamy za milion końców. I 1 200 000 końców dostaliśmy. Dobra, no to spoko. I tu jest opcja. Tutaj możecie sobie zmienić. Czyli spróbujmy na przykład to. Tylko czy ja mam rubiny? Nie mam. Jeszcze raz tyle rubinów musimy mieć. Dobra, ale ważne, że teraz mamy tutaj na nasze pierwsze jajko. Tu już prawdopodobnie będą jakieś ultramocne pety. Wyleciał na jakiś dzik niezbyt częsty. Najgorszy pet nam wyleciał niestety. Ale ten pecik i tak jest ultramocny. Mnoży nam końce razy 30. Dobra, to w takim razie wyfarmię sobie więcej tych rubinów, żebyśmy przynajmniej jakąś jedną rzecz mogli sobie przerobić. Dobra, i troszeczkę przeawczyłem. Mamy 62 tysiące rubinów i 29 milionów końców, a więc dużo. I możemy sobie tutaj jeszcze coś odebrać. I jeszcze za to dostaniemy, no tam 3 miliony chyba dostaliśmy, to niedużo, ale też mamy sporo ciekawych broni, jak widzicie. I musimy sobie je na pewno poprzerabiać. Wydaje mi się, że tą będziemy mogli przerobić. Mam 5 takich broni. I na początku właśnie spróbowałbym tą broń przerobić. Zobaczmy, czy się uda, czy nam styknie. W sumie to na pewno nam styknie, bo tu tylko 3 rzeczy potrzeba do przerobienia. Dobra, no sobie przeróbmy. Ewoluuj. No i mamy to przerobione, zobaczmy, ile to daje. 1300 i się kolor zmienia. Chociaż tutaj niekoniecznie to widać, tylko jakby w ekwipunku widać, że się zmienia kolor, ale no jest całkiem dobry ten mieczek. Ale też możemy sobie drugi przerobić. Możemy tutaj ten przerobić w takim razie, on też będzie więcej dawać niż ten. No i mam jakiś taki, który daje 1000, a więc zestaw mamy całkiem niezły. Jeszcze mamy 32 miliony końców, a więc teraz robimy to w taki sposób. Musimy tutaj to wszystko pousuwać i niech mi się trochę jajko tworzy i też sobie przerobimy peciki na jakieś lepsze. I mam pełny ekwipunek, zobaczmy, czy jakieś ciekawe pety nam wyleciały. Kliknijmy sobie, żeby wyposażyło w najlepsze i mamy takie peciki. Tu są w ogóle jakieś legendy. Dwie legendy nam wyleciały. No dobra, no to spoko. Ale czy możemy sobie jakieś przerobić? Tego na pewno możemy przerobić. Ile potrzeba na przerobienie? 3 potrzeba. Dobra, to sobie przeróbmy tego. No i jeszcze możemy w sumie tego przerobić. I jednej legendy nam jeszcze brakuje, żebyśmy mogli sobie legendę przerobić w ogóle. Ale dobra, zobaczmy, ile te przerobione dają. No, całkiem sporo. Są lepsze nawet od tej legendy. Dobra, ale w takim razie teraz musimy wyfarmić 15 milionów, co nie zajmie mi długo. I wtedy będziemy mogli sobie oczywiście odblokować tam kolejną mapkę, bo tam są w ogóle upgrade'y. Czyli po prostu robię coś takiego, klikam sobie
sobie auto i niech się to tutaj farmi na AFK. W sumie to prawie cięcia nie muszę robić, bo już mam 13 milionów. W sumie to nawet nie będę robił, tylko podejdźmy sobie tutaj, rozwalmy tutaj tego gościa, tutaj tego, tego jednego. No i mamy 15 milionów, a więc możemy sobie oczywiście tą mapkę odblokować. I tu mamy upgrade właśnie. Jestem ciekaw, jakie upgrade'y są. I w ogóle za co są te upgrade'y? I jeszcze tutaj coś się świeci. Co tutaj się świeci? To chyba jakiś błąd jest. To jest chyba gracz jakieś, tylko tak pety mu się w powietrzu świecą. No dokładnie tak. Coś się zepsuło ewidentnie. Dobra, ale zobaczmy, jakie tutaj mamy upgrade'y. Tutaj mamy więcej miejsca. Tutaj mamy więcej siły. Tutaj więcej miejsca, jeżeli chodzi o pety, bo tu są obronie. Mnożnik klejnotów, szybkość poruszania, no to w sumie ważne, i mnożnik monet. No dobra, to w sumie sporo roboty mamy. I tutaj chyba w końcu jest jakiś boss, z tego co widzę. Zobaczmy, no dokładnie, to jest boss. No i w końcu jest coś, co ciężko rozwalić. I też dużo siana się z tego dostaje. Jestem ciekawy, czy jak tego bossa pokonamy, to czy nie dostaniemy jakiegoś mega OP miecza, tylko czy ja mam w ogóle miejsce. Dobra, mam chyba. A nie, nie mam, dobra, musimy sobie pousuwać te rzeczy tutaj, żebyśmy miejsce mieli. Bo jak tego bossa owalimy i coś nam wyleci, to nie dostaniemy tego. Dobra, teraz mam już miejsce. I zobaczmy w ogóle, ile dostaniemy końców łącznie z tego bossa i rubinów. No, broń nam niestety nie wyleciała, a rubinów też coś mega dużo nie dostaliśmy, ale mamy 100 milionów końców, więc prawdopodobnie możemy sobie jajko otworzyć na tej mapce, które jest oczywiście tutaj. I zobaczmy, ile tutaj w ogóle kosztują te jajka. Jedno kosztuje bilion, a drugie kosztuje 10 milionów. Dobra, to sobie dwa takie otwórzmy. No i tu mamy jakiegoś mega słabego kota, a z drugiego mamy jakiegoś rzadkiego, skorpiona, na którego było 15%. Dobra, zobaczmy, co te pećki dają, czy mogę je w ogóle założyć. I mogę je założyć, jednego mogę. A w sumie to dwa, tego kota też mogę założyć. Dobra, to musimy więcej siana wyfarmić, żebyśmy mieli więcej rubinów, no i oczywiście mogli sobie jakieś lepsze rzeczy ogarnąć. Tylko w sumie tego bossa to bym na razie sobie odpuścił. Porozwalajmy tutaj jakby te mniejsze, bo z nich więcej broni leci. Przydałby nam się jakieś lepsze broni, żebyśmy szybko mogli tego bossa rozwalać. I tutaj w ogóle jaka mega fajna jaskinia jest. Powiem wam, że ta gierka jest naprawdę fajnie zrobiona. Dobra, ale tutaj nawalam sobie te mumie, żeby więcej wyfarmić oczywiście tych broni. Dobra, i mamy 1,5 biliona siana i do tego 11 jakieś broni, a więc zobaczmy, jakie bronie mamy. Tutaj w ogóle jakieś mega dobre mamy. 3000 damage'u daje ta broń. Dobra, to sobie ją załóżmy. Jeszcze mamy jakieś takie. I tą w sumie moglibyśmy sobie przerobić na kolejną, a więc musimy się chyba wrócić mapkę wcześniej, bo tutaj nie ma tego do przerabiania. I musimy sobie to przerobić. I kolejny achievement przy okazji mam do odebrania za bilion końców. I co za to dostaniemy? Powiem wam, że chyba z 4 biliony dostaliśmy. Dobra, to mamy na 5 jajek. To w sumie zanim pójdziemy przerabiać, to otwórzmy sobie te 5 jajek. Tylko czy mam miejsce w ogóle w ekwipunku? Dwa miejsca mam. Dobra, to musimy pousuwać tutaj te pety, bo to i tak są z poprzednich mapek. Teraz mamy dużo, dużo lepsze peciki. Tutaj to wszystko w sumie pousuwajmy, a nawet i te legendy, bo te legendy nie są dobre. Już tych legend nie będę dropić. No i sobie otwórzmy po prostu 5 takich jajek. I teraz jakaś legenda nam wyleciała. I to golden? Czy mi się wydawało? Czy to tak się po prostu nazywa? Nie, to tak się nazywa, bo to jakieś golden było. Dobra, ale mamy 5 jajek otworzonych i ta legenda jest mocna. Daje razy 300. No i ten tutaj też jest tak samo mocny. Dobra, mamy dosyć dobre peciki. Teraz przeróbmy sobie tą broń. Jedną, żeby ona też była trochę lepsza. I myślę, że tego bossa mega szybko teraz będziemy walać. I przy okazji tutaj mamy kolejny achievement zrobiony. Ile teraz dostaniemy? W sumie chyba tyle samo. Też jakoś w granicach 5 bilionów. Dobra, ale przeróbmy sobie tą piękną broń i zobaczmy, co ona będzie w ogóle dawać. I ona daje razy 3000, więc teraz mamy dwie bronie, które dają razem po 3000. I też taki fajny efekcik jest na tym jakby kiju z kolcami. Dobra, to teraz w sumie wyfarmimy mega szybko te 25 bilionów na kolejną mapkę. I tutaj chyba kolejne dzienne nagrody mamy z tego, co mi się wydaje. Dokładnie tak, mamy 3 dzienne nagrody. To jakieś końce, to jest znowu chyba jakieś końce. Dużo tych końców się dostaje. 16 bilionów mam. No to brakuje mi jeszcze tylko 9 do kolejnej mapki. Dobra, ale zobaczmy, jak tego bossa szybko uwalimy teraz. No tak całkiem szybko go uwalamy teraz. Dobra, mam 16,2 biliona, zobaczymy, ile będę mieć końców, jak go uwalę. No w sumie to niedużo, 16,4. To trochę musimy rozwalić tego bossa. Dobra, mam 26 bilionów, a więc możemy sobie odblokować jaskinię i przy okazji tutaj dwa takie mieczyki mi wypadły, które są naprawdę, naprawdę dobre. I muszę w ogóle tutaj te wszystkie pousuwać, bo już miejsca nie mam w ekwipunku. I odblokujmy sobie tą piękną mapkę i powiem wam, że ciekawie wygląda ta mapka. Ile tutaj w ogóle jajka kosztują? 5 bilionów i 50 bilionów. I kolejna mapka kosztuje 5 trylionów. A więc jeżeli chcecie kolejny film z tej gierki, to piszcie, ale w tym to będzie na tyle.